Witam wszystkich serdecznie zgromadzonych ze stadionu Krajny w Sekunie Krajeńskim. Dzisiaj po dłuższej zimowej przerwie wznawiamy rozgrywki piątej ligi. Krajna Sekuna podejmuje dzisiaj start w Arlubie. Start w Arlubie w bramce z numerem pierwszym Zdebski Serfi. Numer 5 Przybyłek Paweł. 6 Kuszmiński Mikołaj. 7 Lewandowski Jakub, 8 Parencik Piotr, 10 Armatowski Dominik, 11 Chiliński Maciej kapitan, 16 Rutkowski Konrad, 17 Kochanowski Dawid, 19 Pająk Łukasz i z numerem 92 Kryworuszko Dmytro. W rezerwie bramce z numerem 69 Kamiński Radosław, z numerem 9 Szwagiel Oliwier, 14 Tomaszewski Adam, 20 Knak Wiktor, z numerem 77 Bojanowski Bartosz. Trenerem drużyny startu Warlubia jest Arentowicz Arkadiusz, drugim Chiliński Maciej, a kierownikiem drużyny Konieczny Rod. Gospodarze, Krajna Sempólno dzisiaj w składzie następującym. W bramce z numerem 99 Złoch Jakub, numer 15 Prasał Igor, 6 Szydeł Mateusz, 9 Suchowski Sławomir, 10 Pulkiewicz Bartosz, 11 Kobus Dawid, 16 Wnuk Marcin, 17 Kozina Łukasz kapitan, 18 Zenel Wojciech, 20 Szydeł Mikołaj, 77 Pulkiewicz Łukasz. W rezerwie z numerem 2 Orzechowski Patryk. Numer 8 Budzicki Przemysław, numer 7 Janikowski Antoni, 13 Piechowski Bartosz, 14 Kuczyński Andrzej i z numerem 19 Kaszmarek Tomasz. Trenerem jest Wojciech Bartosz, kierownikiem drużyny Cezary Pytlak, pomoc medyczna Orzechowska Marlena i asystentem trenera Orzechowski Andrzej. Dzisiejszy mecz poprowadzi trójka sędziów Jakubowi, Dawid Kosman, asystenci Wiktor Trybuś i Szymon Rutkowski, polski związek piłki nożnej. A więc zaczynamy. Krajna Sempólno, start w Arlubie. Pierwszy mecz wiosennej rundy o mistrzostwo piątej ligi. Thank you.
Thank you.
Thank you.
15 minuta, Krajna prowadzi 1-0, a bramkę strzelił Luke Marcin. Thank you.
Thank you.
Kraina prowadzi ze startem w Warlubie 2-0, a drugą bramkę strzelił Bartek Burkiewicz. Czy jest?
Dawaj, start 3-0, a trzecią bramkę strzela na kolejny Łukasz Burkiewicz. No i za to zagranie zawodnik startu ukarany żółtą kartą, a konkretnie Armatowski Dominik.
Przekład drugiego końca, pierwsza połowa meczu mistrzostwa 5 ligi. Krajna Start 3 do 0. Usłyszymy się po przerwie.
I rozpoczęła się druga połowa meczu o mistrzostwo piątej ligi pomiędzy Krajną Sekturą a Starem Paruliem. Gospodarze prowadzą 3-0. No ale już ta sytuacja się zmienia, bo to po przerwie, tuż po przerwie strzelają goście bramkę na 3-1. Pas!
Żebyś miał siły jak wejdziesz, nie? No tak się skuduje, wiesz, już końcówka, nie? Albo teraz, albo wcale już, nie? Nie, nie będzie, no. Tak.
Dobra,
Drużynie Krajny nastąpią za chwilę trzy zmiany dobywań do Łodziński, Przemysław Kuczyński, Adrian i Kaczmarek Tomasz. A boisko opuścił z numerem 11 Kłopus Dawid, wnuk Marty z numerem 16 i z numerem 9 Suchocki Sorowy. Thank you.
Naszego gości również zmiana z numerem 20 na boisko wejdzie Knak Wiktor. A blisko opuścił z numerem 92 Tivoli po Dmytro. Thank you.
Wreszcie strzelają kontaktową bramkę, jest 3-2, a konkretnie, czyli to z numerem 11, kapitan drużyny przyjezdny cywilski Maciej. Kolejna start, 3-2. W drużynie gości kolejna zmiana z numerem 9. Do gry będzie szwagier Oliwier. A boisko z numerem 8 Faleńczyk Piotr. No i za to trzymanie, za koszulkę zawodnik startu otrzymał żółtą kartkę. A konkretnie z numerem 19 Pająk Kutasz. Thank you.
kolejna żółta kartka, tym razem przybyłek Paweł z numerem 5. Yeah.
Drużyny krajnej. Kolejna zmiana z numerem 13 na boisko wszedł Jarocki Bartosz, a opuścił jest numerem 15 Igor Trasa. Zasłonka.
I to już jest koniec tego notyfikacji. Następnie wygrywa ze startem na równie 3-2 dla krajnie Luk, Martin, Bartek, Burkiewicz, Łukasz, Burkiewicz dla gości Przybyłek, Paweł i Siwiński, Maciej. Następny mecz tutaj na tym stadionie krajna będzie podejmować Mustanga Ostaszewo. To jest 1 kwietnia, godzina 13.